to bardzo dobra wiadomość, że Wojsko Polskie będzie znowu w Lublinie. Kilka, nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy i członków ich rodzin za chwilkę będzie tutaj. W tym miejscu chcemy, aby była siedziba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To naprawdę jest możliwe i to całkiem niedługo. Lublin i Lubelszczyzna potrzebują Krajowej Grupy Spożywczej. A Elizówka to powinno być miejsce jednej z jej głównych siedzib.